Dzień dobry, właśnie lecimy z całą naszą ekipą brzeską. Gdzie, Jurek, jedziemy? Do Katowic! Do Katowic! Jest z nami Aga, Stachu. No przedstaw się, kolego, ładnie. Trochę pomęczyć. Pomagaj do ludzi, nie bądź taki. Nie macie, nie macie. Słuchajcie, jedziemy spokojnie, oczywiście spokojową misją. Pokojowa misja. Oczywiście, że pokojową misją. Marsz dla wolności. Jaki jest piękny tytuł tego marszu, nie? No słuchajcie, no zobaczymy. No na pewno przy okazji chcemy zahaczyć dom dziecka, czyli cały czas, tak jak mówimy, jeździmy po Polsce i informujemy dyrektorów, oczywiście. Szkoda, że do niektórych nie dociera to w ogóle, nie? No dokładnie. Informujemy dyrektorów o tym, że nie zgadzamy się na eksperymenty medyczno-genetyczne na naszych polskich dzieciach. Zgadza się, Jurek? Zgadza się. Tylko czekamy na taki czas, aż ci, którzy na to zezwolili, którzy brali w tym udział, po łapkach dostaną. I już nie tak pokojowo, kurde, jak ten marsz, na który jedziemy. No wiemy odnośnie brzegu, bo tam nam zarzucano, że my jesteśmy jacyś tacy nie w porządku, bo żeśmy stanęli tam z banerem, że pani to dyrektor... To ja słyszałem, że tam już dzieci wyszczepione są. Tak, słyszeliśmy, że dzieci są wyszczepione. A pani dyrektor ponoć płakała. Że jest przeciwko krokodyle szczepieniu. Krokodyle łzy. No ponoć tak było, nie wiemy. No przy nas nie płakała. Przy nas nie płakała, a my po prostu tylko informujemy, że jesteśmy przeciwko eksperymentom medycznym. I zdecydowanie jeździmy coraz dalej i też nasze okolice informujemy. Wszystkich domów dziecka nie damy rady zrobić, ale wysłaliśmy maile do każdego domu. Ale ludzie, którzy robią coś takiego, tak, mamy im to takich. Już nic nie pomoże. Nie wiem, jakby długo się pukali w łeb, to tam już rozumu nie przybędzie. Sorry. Tak, tak. Ostatnio, gdzie tośmy byli, Jurek? W Ząbkowicach Śląskich. No i jeden z panów starszych seniorów życzył nam śmierci. No. A jeden pan to tylko na spacerze do parku z paszportem covidowym sobie chodzą. Tam to jest normalnie bez tego, bo z domu nie wychodzą. Tak, pochwalił nam się paszportem. Ja myślałem, że czegoś takiego w Polsce to jeszcze nie ma. Chyba, że kupił w Chinach. Jest, ale widzisz, no pokazał tam świadectwo szczepienne czy coś, nie? No dobra, no ale na spacer do parku? Co on tam się drzewą będzie chwalił? Bardzo się chwalił, że ja już mam. A niektórzy to nawet mówią, kto to mi opowiadał? Chyba ty, Jurek, że po tych szczepieniach to on się tak dobrze czuje. Tak, ostatnio miałem ścięcie, że tak powiem, u stomatologa, nie? O panie, nawet takie tłumaczenia awaryjne, że wie, czy państwo wzięli państwo udział w badaniu socjologicznym mającym na celu wykazać, jak zróżnicowane i spolaryzowane jest społeczeństwo polskie. I my zostaliście państwo przeze mnie podpuszczeni. Generalnie tak po troszku było, ale agresja w tych starych dziadkach, tych babciach. Nieśmiertelnych. Chociaż babcie są grzeczniejsze. Nie, babcia była akurat dla mnie zaszczepiona, ale była super. Ale ci dziadkowie z tymi kryczkami takimi, ledwo to już głupio powiedzieć, że jedną nogą w trumnie, nie? No bo przecież on już teraz. No nie, jak jest zaszczepiony, no jest, dokładnie. O mój panie, no tak dobrze, to on się już od urodzenia nie czuł, jak po tej szczepionce. Także słuchajcie. No dobrze, jak się chłop dobrze czuje, to znaczy, że zdrowy. O mój, trochę mniej widzi, ale się czuje. Ale po szczepawce, tak? Mniej no widzi. A po czym? No cóż, ale dzisiejszy temat to jest Katowice. Mamy nadzieję, że będzie nas tam. Ja tak optowałem, że tak fajnie by było, gdyby nas było 500 000, nie? Na tym marszu pokojowym, no to... Bo wiemy, że trasa jest bardzo długa. Jak taki jeden kogucik z grzebieniem na głowie wyskoczył, mieniący się jakimś patriotą... Czekaj, jak na niego mówią? Nie, Slava Irokez. Irokez, aha. I zaczął dupę ścinać, żeby nie jechać do Katowic, bo on nie jedzie, to żeby nie jechać. Ale zauważcie jedną rzecz, on miał tam... Robert zwrócił uwagę, 10 000 lajków miał skubanie. To powiedzcie mi, słuchajcie, który patriota, włącznie z telewizją w realu, ma 10 tysięcy lajków, ma takie zasięgi. Czy przecież, to nie jest... Przecież patrioci to momentalnie mają zasięg upieprzony normalnie na dzień dobry, tylko flagę gdzieś w logo wstawię, już ma walnięte. A tu proszę bardzo... Chyba, żeby to była flaga izraelska. No chyba, że tak, nie? A tu... Albo tęczowa. O, 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 o
tęczowa flaga. No, a tu facet wyskakuje z antytezą, żeby nie jechać, bo tam będą się bić, bo tam będą nie wiadomo co. Tak, walki, kurde, dzieci zrobią sobie tam. Ci, co tam przyjdą z dzieciakami, to będą walki dzieci robić. Tak. No, i że tam nie, że on nie jedzie, a tam, że tam ludzie to się wystawiają, a że ci, co tam są, to są celebryci i youtuberzy, z którymi można sobie pogadać. Ja tam nie jadę dla żadnego youtubera, tylko jadę po to, żeby było nas tam dużo. Dokładnie. Żeby te... Jest takie zwierzę... Dobra, nie masz. Dobra. Kuń. Słuchajcie, żeby my też... wiedzieli, że jesteśmy, a nie żeby sobie robili, co chcieli. Chcemy wam też powiedzieć, że nasze akcje to tak naprawdę... Wiesz, że Lambda już jest? Gdzie? W Polsce, panie. O, słuchaj, to ja nic nie wiem. Nie jest tak groźna, zjadliwa. Taki burek od sąsiada za płotu. To nie ten Azorek, kurde, ten taki mały ratlerek, rozumiesz, czekający za płotem. To owczarek niemiecki. Jak Delta. Nie, to łagodny, spokojny. Ale chciałbym pani wam doktor coś... jakaś słynna się wypowiedziała, czekaj, zaraz, bo tak wszedłem w zdanie, ale będziemy kończyć. Pani doktor jakaś super arcyfachowiec, następny gdzieś wykopany, nie wiem skąd, doktor nauk medycznych i zewnętrznych i wewnętrznych, rozumiesz, powiedziała, że wszystkie książki medyczne mówią, że się ten wirus zaraża poprzez tylko i nic więcej. Ojej. Nie trzeba mieć ataku, tylko wystarczy mieć i już Delta idzie, stary panie, pełną taką parą, że już jesteśmy zakażeni i takie od 6 do 8 osób, kurde, ścina z nóg. Ojej, a te 8 policzone osób... Policzone mają. Ale poczekaj, te 6-8 osób jak zrobi... No to będzie? Już następne, to sobie palić to wszystko. No to jest, słuchajcie, prawdopodobnie ludzkość wyginie. Ja myślę, że już wyginęła, nie? Kolejna cywilizacja. A my to jesteśmy w Matrixie. Słuchajcie, a chciałem... A chciałem wspomnąć wczorajszą rozmowę, słuchajcie, byłem w restauracji napić się kawy. Tak lubię z rana czasami wypić kawę, nie? Tak dla pobudki. Jaki zboczeniec. Pracuję, to nie jest normalne, nie? No przecież to wiesz. Z rana kawa? Tak. Słuchajcie, no i rozmawiałem z młodą osobą, kelnerką, dziewczyną 20-letnią. Oczywiście mnie, no musiałem zapytać o poglądy, bo nie mogłem. No a pani oczywiście od razu powiedziała, że jest lewaczką tęczową i w ogóle to ona nie wierzy w Boga, w nic nie wierzy, tylko w siebie. Jednak coś wierzy. Wirusa! Oczywiście. A ja wiozłem wczoraj dwie. Przytoczyłem jej przykład, jak to jest z tymi niewierzącymi w nic. Mówię, miałem kolegę, który popełnił samobuja i z 8 piętra prawdopodobnie, czy 9 wyskoczył. Zapikował, ale wiecie co krzyczał? Jego mokra ostatnie, plama, bo też jego ostatnie słowa to były o Boże. Mocno niewierzący. No, więc jak trwoga, przecież, to do Boga. No. Ale przecież jak idziesz, byś taką tą tęczową za włosy pociągnął, to a Jezu! Co tu chodzi? No, ale dzisiaj poruszamy temat Katowic. Słuchajcie, trasa jest bardzo długa. A, i tego Lajkowicza, co tak... A, Lajkowicz? No, Lajkowicz... Że tak, kurde, odmawiał, żeby nie jechać i tak dalej, no. No to... Już się jeden na nim poznał. Co za jeden? Odstawił go na bok na tor boczny. No i to nie jeden, bardzo, nie? Wyszło szydło z wora. Facet, który praktycznie przez ostatni okres nic nie robił, nagle wyskakuje z filmem, żeby nie jechać, i ponad 10 tysięcy, kurde, lajków. No, to jest... Kurde, to ja nawet kota wstawiam, czempiona europejskiego, i tyle lajków kot nie ma. A co dopiero on? Stary, więc służby pracują, Facebook jest adorowany przez Facebooka, jak panienka. Tyle lajków mu walnęło. A YouTube to mu robi... Kasę robi. Dobrze, słuchajcie. Jesteśmy ordynarni, straszni. Słuchajcie, z rana w sobotę. Spotykamy się w Katowicach. Będziemy robić transmisję do Katowic. A też głośnie. Do Katowic. No to lecimy do tych Katowic. Teraz już będziemy poważni. A my byliśmy kiedyś niepoważni? No już jesteśmy dorosłymi. Nie, teraz jesteśmy poważni. Jedziemy do Katowic. Nie powiemy jaką trasą, nie będziemy zdradzać naszej maszruty, nie będziemy zdradzać naszych planów. No, plany mamy, słyszeć. Niestety. Będziemy wam mówić po trasie. Gdyby coś wyszło, co tam idziemy, będziemy pokazywać cokolwiek zauważymy niepokojącego. Dokładnie. Zobaczycie nas tak na moim profilu facebookowym. Prawdopodobnie też na wprawo.pl u Jacka Międlara. I
na Wprawo TV. Polecamy Wprawo.pl, polecamy nową książkę Jacka, Polska w cieniu żydostwa, oczywiście. Dobra książka, dobra. Uważam, że to będzie bestseller, już tam niedużo brakuje, żeby to bestseller? Był bestseller. To już jest bestseller. No, dawno. Ja ci powiem, to był bestseller, kiedy tylko wspomniał, że to zrobi. To już był bestseller. Dokładnie. Ludzie, jak my jesteśmy omamiani i robieni w bambuko, to po prostu, no, mało tego, nam się mówi o tym, słuchaj, no, zrobię cię w bambuko i robi nas bambuko, a Polak patrzy i się uśmiecha głupio. Tak. Dokładnie tak to trzeba odebrać. Nie, nie, książka mówi w wielkim skrócie, słowami wielkich i komentarzem autora, mówi tak naprawdę o lojalności, o patriotyzmie, o lojalności przede wszystkim. Bardzo fajna rzecz, o wierności, zasadom, ideom. Człowiek no w ogóle i pokazuje, jest... że są tacy, którzy nie mają żadnych wartości, żadnej idei. Właściwie chyba, że tylko talmudyczne, nie? No to chyba tylko to, nie? Ale nie ma dla nich żadnych świętości, żadnych... W Stanach, słuchajcie, zrobiono takie doświadczenie. Pewien profesor wpadł na pomysł, żeby jednego ze studentów, umówili się tak, że po prostu studenci sprawdzą reakcję, jak autorytety działają na poszczególne osoby, nie? I wyobraźcie sobie, jednego ze studentów trzeba było bić. Jak to bić? Bić, normalnie go bić, nie? I autorytet, powiedzmy, któryś z profesorów mówi, no musisz mu sypnąć, nie? Czy tam go uderzyć. I też były doświadczenia robione na podkręcanie prądem, czyli rażenie prądem, nie? No i studenci podchodzili i razili go tym prądem. Wyobraźcie sobie, był autorytet, profesor, który powiedział, macie to robić, nie? Macie to robić. Podchodzili kolejno studenci i to robili to, podkręcali. I tego biednego jednemu ze studentów. To był ochotnik, czy? To był ochotnik, nie? To jest... Słuchajcie, to było doświadczenie. Tak naprawdę tego prądu tam nie było, tylko oni byli wcześniej umówieni, że on będzie podpięty, bo badano reakcję studentów na autorytet. Pseudoautorytet. Znaczy tutaj, no wiadomo, profesor jest autorytetem, nie? I wyobraźcie sobie, że większość studentów, prawie wszyscy, działo się to w latach chyba 70. tego chłopa by tak naprawdę tam zatłukli tym prądem. Jedna studentka, tylko jak student, który był podpięty pod ten prąd, powiedział, że go to boli, to była Niemka. Niemiecka studentka. Podkręciła go się bardziej. Nie, Jurek, właśnie powiedziała, że nie. Niemka? Ona wie, co to jest Holokaust i wie, jak ludzie cierpieli. Słuchajcie, no to była jako jedna jedyna, też tak może być, jako jedna jedyna studentka tego nie zrobiła, a masa ludzi, studentów, po prostu, popatrzcie, jak może jeden człowiek... To nie była Niemka. Jurek nie wierzy. Nie, no, wśród Niemców zdarzali też się ludzie, którzy ratowali Polaków, nie? To wiemy. Czyli, a do czego nawiązuję? Powiedzmy, jeden człowiek, ile może niby autorytet, pseudoautorytet, ile może namieszać i jak może kierować tłumem. A propos dzisiejszego marszu. Słuchajcie, żegnamy się z wami. Łączymy się za może 2 godzinki. Może wcześniej. Zobaczymy, co tam w trawie piszczy. Zobaczymy, jakie siły są policyjne. Czy policja się przyłączy do marszu, tak jak prosiliśmy o to ostatnio we Wrocławiu. Nie chcieli się przyłączyć. Szkoda. Zobaczymy. To do zobaczenia, do usłyszenia, tak jak mówiłem, na moim profilu i na wprawo.pl. Trzymajcie się. Adaś. Do zobaczenia w Katowicach. Będzie relacja. Będzie relacja. Trzymajta się, Barry White'a. Mamy nadzieję, że nikt nas tam nie będzie bił, pałował, nie będą używać. A ja wierzę, że nie. My jedziemy tam pełni nadziei, czy w końcu zostaniemy wysłuchani, lub nasz protest jakiś odniesie skutek, ale stop tak sobie myślę, że przeciwna strona jedzie pełna nadziei na doskonałą zabawę, na pierdalankę pałkami, gazem. No zobaczymy, no we Wrocławiu bynajmniej tak jest zawsze. Każdego, nie tylko we Wrocławiu. Tak. Nie, no ale my akurat 11 listopada. Marsze z Warszawy, byliśmy w marcu. Tak. Co tam się działo?
przecież tam wręcz ochoczo przystępowali do tego typu działań. Bardzo uśmiechnięci panowie bez imienników. Tak jest, dzisiaj też to będziemy pokazywać. I w maseczkach na twarzy. Wiadomo, jeżeli są bez imienników, no to wiemy, po co oni tutaj są. Ponoć dyrektywy wyszły z generalnego dowództwa, że imienniki mają być. Jeszcze sprawa sądowa gdzieś jakaś tam przegrana została, gdzie właśnie funkcjonariusze byli właśnie źle umundurowani. No bo my nie wiemy, czy to są funkcjonariusze, czy to są wynajęci bandyci. Tak naprawdę nie wiemy, kto to jest. Oczywiście wszyscy będą w maseczkach. A ty myślisz, że wynajęty bandyta sobie imiennika nie może przyczepić z byle jakim nazwiskiem? No może, oczywiście, że może. I jest imiennik, i jest bandyta. I także wszystko. Słuchajcie, lecimy do... Katowic! Trzymajcie się. Do następnej transmisji. Mano!